Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot, tarocistka Fortuna kłania się. Dzisiaj karty dnia na dzień 9 listopada. Także zaczynamy. Karty tarota Lenormand. Także zapraszam bardzo serdecznie do wysłuchania. Jednocześnie, moi drodzy, ja Was pozdrawiam bardzo gorąco. No i oczywiście myślę, że u Was wszystko dobrze. Dobrze, kochani, zobaczmy paść monet. Paść monet mówi o drobnych sprawach finansowych. Ogólnie mówiąc, to jest koniec jakiegoś etapu i początek czegoś nowego w życiu. To może być dodatkowa praca, to mogą być początki nowego stażu, początki na studiach. Ale też, moi drodzy, jakieś wydatki związane z młodymi osobami. Tutaj oczywiście ten paś monet mówi nam o edukacji bardzo dużo. Czas douczyć się czegoś, dowiedzieć, zgłębić jakąś dziedzinę wiedzy, coś czego nam brakuje, uzupełnić. Ale jednocześnie uczymy się i pracujemy. Też, moi drodzy, można powiedzieć, że paść monet przypomina nam o tym, aby zwrócić uwagę w naszym otoczeniu na kogoś młodszego, może nasze dziecko albo już dorastające dziecko, chęć rozmowy, chęć, moi drodzy, tutaj jest spełniania jakichś oczekiwań tych młodych osób, bo mamy chęć przybliżyć się do kogoś, tak? Poprzez jakieś działania. Może gdzieś się wybierzemy wspólnie, może porozmawiamy, może coś poplanujemy. Także tutaj takie, moi drodzy, drobne zadania dla nas. Oczywiście ja powiem szczerze, że przy każdym paziu można też tutaj, jeśli chodzi o finanse, zarobić pieniądze. Czasem ten paź pomniejsza różne sprawy, tak? Ale tutaj przy finansach te pieniądze wcale nie są takie złe. Także też jest szansa na odzyskanie jakichś pieniędzy, niespodziankę finansową tego dnia. Także tak to wygląda. Tutaj w aspekcie zdrowotnym drobne sprawy, moi drodzy, związane z kośćmi musimy uważać, ale też uważajmy ogólnie na siebie w tym dniu, ale paść monet nie ma takich dużych zastrzeżeń co do zdrowia i ostrzeżeń, ponieważ wszystkie pazie to są drobne dolegliwości. Tutaj te dolegliwości są pomniejszone. Nawet jak będzie tam bolała ręka, czy noga, czy kolano, właśnie to są pomniejszone dolegliwości. Też uważajmy troszeczkę na to, co jemy tego dnia. Może tam będzie konieczność przyjęcia jakiejś tabletki, tak jak to przy tych monetach, moi drodzy. No dobrze, kochani, i teraz jeszcze zobaczmy tutaj kartę Lenormand. Co nam poradzi, co nam wyjaśni Lenormand? No właśnie, tak jak mówiłam, czasem nie są to małe pieniądze, bo tutaj może się nam przytrafić jakaś dodatkowa oferta pracy, czy jakaś transakcja finansowa, czy coś zaległego. Jest szansa na to, aby te pieniądze przyszły, była ta niespodzianka. Tutaj są też dobre plany, perspektywy w finansach przy karcie ryb. Także karty radzą, aby korzystać z tych nadarzających się okazji tego dnia, które przyjdą do nas, i oczywiście nie odrzucać, rozglądać się na boki, bo może ktoś nam zaproponuje tutaj, moi drodzy, jakąś krótkoterminową pracę, dodatkową ofertę, a później okaże się, że to jednak będzie coś na
stałe, tak? Coś dłuższego. Tak jak przy Paziu. Rozpoczyna się niewinnie, tak jak przy każdej znajomości z Paziem. Rozpoczyna się od koleżeństwa, a może się skończyć na miłości, tak? Tak samo w finansach. Rozpoczyna się skromnie, a może się zakończyć bardzo dobrymi, długofalowymi współpracami. Także pozdrawiam, kochani, bardzo serdecznie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.